Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Niedawny program o Elonie Musku był pierwszym z serii przedstawiającej ludzi, którzy niewątpliwie mają wpływ tak na los świata, jak i na los naszej cywilizacji, a także tego, co stanie się z nami w najbliższej przyszłości. Takim człowiekiem jest Jeff Bezos, drugi na liście najbogatszych ludzi na świecie, właściciel wszechmocnej firmy Amazon i firmy kosmicznej Blue Origin. Mało kto wie, kim jest Jeff Bezos, bo ukrywa on jak może swoją przeszłość i prywatne życie. Dlatego dziś program przybliżający jego sylwetkę. Jeff Bezos najczęściej kojarzony jest jako właściciel znanej wszystkim firmy Amazon i jeszcze w 2014 roku był jednym z wielu biznesmenów z aspiracjami, a dziś jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych i do tego najbogatszych ludzi na świecie. Kim jest Jeff Bezos i na czym polega sekret jego sukcesu? Wielu uważa, że doszedł do swojego bogactwa tak szybko, bo sprzedał duszę diabłu. Nawet ci, którzy w to nie wierzą, nie mają wątpliwości, że Bezos ma wszystko oprócz duszy. On sam mówi o sobie, że nie ma dla niego sensu życia bez firmy Amazon. Firma Amazon jest z kolei zbudowana na jego obraz i podobieństwo. Dlatego świat w wizji Bezosa byłby perfekcyjny, gdyby działał tak jak Amazon. Jeff Bezos urodził się jako Jeffrey Preston Jorgensen 12 stycznia 1964 roku w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Jego ojciec Theodore w chwili narodzin Jeffa miał zaledwie 19, a jego matka Jacqueline Giese 17 lat i wciąż była uczennicą szkoły średniej. Theodore z trudem zapewniał swojej rodzinie utrzymanie. Zarabiał jeżdżąc monocyklem po linie zawieszonej pod dachem cyrkowego namiotu. Chciał być najwspanialszym monocyklistą na świecie i to, co robił, szybko zamieniło się w jego obsesję. Nigdy jednak nie osiągnął sukcesu i musiał porzucić swoje marzenia na rzecz bardziej stabilnej pracy jako sprzedawca w domu towarowym. Z żalu nad samym sobą coraz częściej sięgał po alkohol. Jego teść starał się mu pomóc, próbując załatwić mu pracę policjanta, ale Theodore nie chciał być policjantem. Zdesperowana coraz trudniejszą sytuacją życiową, Jacqueline porzuciła męża, zabrała swojego półtorarocznego synka Jeffa i zamieszkała u swoich rodziców. Wystąpiła o rozwód, który szybko otrzymała, ale Theodore nigdy nie wypłacił jej alimentów i to z prostego powodu, bo nie miał przy duszy ani grosza. Za utrzymanie małego Jeffa zabrali się za to dziadkowie. Dziadek ze strony matki był przewodniczącym Komisji Energii Nuklearnej w Nowym Meksyku. Był także inżynierem rakietowym z niezłą pensją. Wspólne starania dziadków pozwoliły Jeffowi i jego matce żyć we względnym komforcie i nie martwić się o przyszłość. W 1968 roku Jacqueline wyszła powtórnie za mąż za człowieka o nazwisku Miguel Ángel Bezos Pérez. Był on uciekinierem z Kuby, ściganym za malowanie na ścianach budynków graffiti przeciwko Fidelowi Castro. W Albuquerque skończył studia dzięki funduszom przeznaczonym na pomoc dla kubańskich uchodźców. Pracował jako urzędnik w banku i tam poznał Jacqueline. Tuż przed ich ślubem Jacqueline odnalazła swojego byłego męża, Theodora, tylko po to, aby poinformować go, że ich syn przyjmie nazwisko swojego ojczyma. Przez wiele dekad swojego życia Jeff nie znał nawet imienia swojego biologicznego ojca, dlatego dziś nazywa się Jeff Bezos, a nie Jorgensen. O swoim ojcu dowiedział się dopiero w 2015 roku. Kiedy miał 4 lata, matka zabrała go na rancho swojego ojca. Rodzina Giese od wielu pokoleń posiadała mające 12 tysięcy hektarów rancho. Dziadek Bezosa był człowiekiem zamożnym i ogromne rancho traktował jako hobby. Jeff Bezos spędzał tam każde letnie wakacje przez następne 12 lat, czyszcząc chlewnie, pilnując bydła i wykonując inne proste prace. Nauczył się tam pragmatyzmu, a także polegania na samym sobie.
Na pustkowiu olbrzymiego rancha, gdy coś poszło nie tak, to można było liczyć wyłącznie na siebie i własną inwencję. Dziadek stał się dla Jeffa wzorem do naśladowania. Zrozumiał, że jeśli chce się coś osiągnąć, to trzeba być upartym i skoncentrowanym na celu, do którego się dąży. Bezos jest dziś z tego dumny, ale w jego życiu przełożyło się to na bezwzględne wymagania od ludzi tego, czego od nich oczekuje. Jednocześnie stworzony przez niego gigant Amazon doprowadził do zniszczenia niezliczonej liczby małych biznesów, gdzie ludzie musieli polegać wyłącznie na sobie. Amazon to dziś nie tylko księgarnia, ale olbrzymi sklep internetowy, który konkuruje z potężnymi sieciami handlowymi i z rodzinnymi sklepikami. Rancho dziadka jest dziś nadal w posiadaniu Jeffa Bezosa i jego powierzchnię powiększył 10-krotnie. Jeff szybko przestał być jedynakiem, bo na świat przyszła jego przyrodnia siostra Christine i brat Mark. Jego ojczym awansował w sektorze bankowym, a imię Miguel zamienił na Mike i wychowywał swoje dzieci w kulcie libertarianizmu. Powtarzał, że nie jest w stanie znieść żadnej formy rządu totalitarnego, niezależnie od tego, czy jest prawicowy, czy lewicowy. Nie miało to wpływu na Jeffa, który firmą Amazon zarządza jak dyktator, drobiazgowo monitorując pracę zatrudnionych w firmie ludzi. Menedżerowie Amazon są szkoleni, aby szpiegować podległych sobie pracowników i jak najwcześniej wykrywać próby zorganizowania związków zawodowych. Innymi słowy, wszystko to, co sprawiło, że Jeff Bezos stał się odnoszącym sukcesy biznesmenem, jest dla niego samego czymś, co zwalczał ludzi, którzy dla niego pracują. Uczęszczał do szkoły średniej w Houston i miał wiele szczęścia, bo szkoła zwracała uwagę na wyróżniających się uczniów, rozwijając ich zdolności i talent. Promowano tam samodzielne myślenie poza utartymi standardami. Bezos korzystał z tego garściami. Czytał tuzin książek tygodniowo i budował modele rozmaitych maszyn. Opracował tam swój pierwszy system statystyczny, oceniający pracę jego nauczycieli. System oceniał wartość przekazywanej przez nauczycieli wiedzy, ignorując ich cechy ludzkie i popularność wśród uczniów. I dziś Bezos nadal ignoruje ludzkie cechy swoich pracowników i jego udoskonalony system oceny wartościuje wyłącznie ilość pracy, jaką da się wycisnąć z pracownika. Zastanawiające jest to, że Bezos, będąc jeszcze w szkole, zaczął traktować swoich nauczycieli jak własnych pracowników. Ta umiejętność stała się jego obsesją, która trwa do dziś. A statystyka stała się jego prawdziwą religią. Kiedy miał 10 lat, postanowił oduczyć swoją babkę palenia papierosów. I nie zrobił tego bynajmniej w trosce o jej zdrowie. Statystycznie obliczył, że jego babka, przez to, że pali papierosy, będzie żyć 9 lat krócej, czym doprowadził ją do łez i skrajnej rozpaczy. Mały Bezos jeszcze jako dziecko był jak beznamiętna sztuczna inteligencja, dla której ważne są jedynie konkretne i wymierne dane. Ludzkie uczucia były dla niego bez znaczenia, a człowiek został w jego myśleniu sprowadzony do statystyki. Swój wolny czas spędzał na budowaniu rozmaitych maszyn elektronicznych, do których części kupował w sieci sklepów Radio Shack. Największym jego osiągnięciem na tym polu było zbudowanie systemu alarmowego, który informował go o tym, czy jego brat lub siostra zaglądali do jego pokoju. Bezos do dziś ma obsesję własnej prywatności, ale bez skrupułów narusza tę sferę u innych. W tamtych szkolnych czasach wzorami do naśladowania byli dla niego Walt Disney i Thomas Edison. Ludzie, którzy z pewnością mieli przełomowe dla świata pomysły, ale byli przede wszystkim biznesmenami. Obaj byli specjalistami od niszczenia swojej konkurencji, a także srogimi i bezwzględnymi szefami w swoich firmach. Kiedy ukończył szkołę średnią, przeniósł się wraz z rodzicami na Florydę i tam rozpoczął swoją pierwszą pracę w McDonaldzie. I było to wykalkulowane posunięcie, bo Bezos obserwował proces automatyzacji robienia hamburgerów w tej firmie. W swoim przemówieniu na zakończenie szkoły opowiedział swoją wizję przyszłości,
gdzie ludzie mieszkaliby w przestrzeni kosmicznej, a Ziemia zamieniona zostałaby w wielki park. Dziś Bezos często wyraża podobny pogląd, co pokazuje, jak niewiele zmienił się od czasów, gdy był nastolatkiem. Po ukończeniu szkoły średniej zapisuje się na Uniwersytet w Princeton i jest to pierwsza w jego życiu szkoła skromności i pokory. Na Wydziale Inżynieryjnym, na którym studiuje, roi się od gwiazd i aspirujących do wielkich osiągnięć geniuszy. Bezos nie należy do tej grupy, bo nie jest w stanie pokonać własnych limitów. Nie wyróżnia się tam niczym specjalnym. Dziennikarze próbowali odnaleźć ludzi, którzy studiowali razem z Bezosem i mało kto był w stanie przypomnieć sobie nawet to, jak wyglądał. Ci, którzy go pamiętali, mieli niewiele do powiedzenia na jego temat. Może jedynie to, że nie miał z pewnością powodzenia u studentek uczelni, a może nawet tego powodzenia nie szukał. Nie przeszkadzało mu to zapisać się później na kurs tańca. Z jego kalkulacji wynikało, że umiejętność tańca towarzyskiego pozwoli mu na kontakt z kobietami, co znacznie poszerzy jego zasięg biznesowy. Niemalże każdy aspekt życia Bezosa, tak wtedy jak i teraz, kojarzył mu się z transakcją. W 1984 roku, podczas swoich letnich wakacji, pojechał do Norwegii, gdzie mieszkali jego rodzice. Jego ojczym pracował wówczas dla firmy Exxon. Jeff dostał zadanie stworzenia programu komputerowego, który dokonywałby kalkulacji zysków z wydobycia ropy naftowej. W następnym roku rozpoczął pracę dla nieznanej firmy Fitel, zajmującej się finansami. Połączył tam ze sobą komputery, tworząc rodzaj wewnętrznego internetu po to, aby maksymalnie zarobić na transakcjach giełdowych. Pracuje później dla firmy inwestycyjnej D.E. Shaw & Company na Manhattanie, gdzie w wieku 30 lat objął stanowisko wiceprezydenta. To tam spotkał młodą pisarkę Mackenzie Tuttle, która podobnie jak Bezos była absolwentką Princeton. On był jej bezpośrednim zwierzchnikiem i chyba jedyny raz w życiu zakochał się bez pamięci. Jak się okazało, z wzajemnością, choć dziś Mackenzie, wspominając tamte czasy, mówi, że zakochała się w jego śmiechu. Bezos znany jest z tego, że z byle powodu wybucha niepohamowanym śmiechem. Biograf Bezosa, Brad Stone, pisał, że dźwięk tego śmiechu to krzyżówka okrzyku godowego słonia morskiego z dźwiękiem wiertarki. Na dodatek Bezos często śmieje się sam, bo reszta ludzi w jego otoczeniu nie jest w stanie wykryć powodu jego radości. Jego śmiech jest tajemnicą, której nikt nigdy nie rozwiązał. Marzeniem Jeffa Bezosa było stworzenie sklepu, który sprzedawałby dosłownie wszystko. Internet w latach 90. wciąż był nowością i był dostępny dla nielicznych, ale potencjalnie dawał nieograniczone możliwości. Pomysł, aby sprzedawać towary bezpośrednio od producenta do konsumenta, mógł zaoszczędzić fortunę, eliminując po drodze fizycznie istniejące sklepy. I nie był to oryginalny pomysł Bezosa, bo inni również zastanawiali się, w jaki sposób wykorzystać potęgę powstającego w błyskawicznym tempie internetu. To jednak, co odróżniało Bezosa od reszty, to że jego sklep internetowy opierałby się na opiniach klientów na temat konkretnego produktu. Nikt tego wcześniej nie zrobił i Jeff Bezos był pierwszym, który zdecydował się na takie podejście do handlu w sieci. Jest to do dziś najważniejszy element działania firmy Amazon, którą Jeff Bezos założył w 1994 roku. Zanim jednak firma przyjęła nazwę Amazon, Jeff Bezos zarejestrował ją jako Kadabra, co miało sugerować magiczne wręcz doświadczenie, jakie miało być udziałem klienta. Początki firmy nie miały jednak z magią nic wspólnego. Bezos wynajął w Seattle dom i swoją działalność handlową prowadził z garażu. To tam prawnik Bezosa przekonał go do zmiany nazwy firmy, która w opinii wielu nie brzmiała zbyt dobrze. Przez kilka miesięcy trwała burza mózgów, aby wyłonić właściwą nazwę. Ta, która podobała się Bezosowi najbardziej, to Relentless, czyli nieustępliwość, i wielu uważa, że nadal jest to ulubione słowo Bezosa.
Domena relentless.com od 1994 roku jest wciąż jego własnością i jeśli dziś wpisać ten adres w internetowe okienko, to natychmiast przekieruje ono na stronę Amazon, bo tak ostatecznie nazwano firmę. Amazon to oczywiście Amazonka, największa rzeka świata i takie są ambicje Bezosa. Do tego nazwa firmy zaczyna się na literę A, co dawało jej pierwszeństwo alfabetyczne nad innymi nazwami. Mimo że nazwę Nieustępliwość odrzucono, to do dziś jest to symbol działania Bezosa. Amazon nieustępliwie obniża ceny, nieustępliwie skupia się na zadowoleniu klientów i nieustępliwie dba o wartość akcji firmy. I jest to nie tylko cecha korporacji, którą stworzył Bezos, bo wymaga on także, aby tacy byli ludzie, którzy dla niego pracują. Nieustępliwość w działaniu stała się dla Bezosa moralnym nakazem. Pomysł stworzenia internetowego sklepu, gdzie ogromną wagę przykładano do zaspokojenia potrzeb klienta, przyniósł Bezosowi błyskawiczny sukces. Już w 1999 roku Jeffa Bezosa ogłoszono Człowiekiem Roku, co dodatkowo przyczyniło się do sukcesu firmy, której obroty dramatycznie wzrosły. Każdy klient lubi, gdy tanio płaci i dostaje szybko to, co zamówił. Bezos nazwał to działanie ekstazą klienta, bo zamówiony w Amazon towar powinien pojawić się pod drzwiami już następnego dnia. Jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Zadowalanie klienta za wszelką cenę doprowadziło do stworzenia nieludzkich wręcz warunków pracy w Amazon. Firma stała się sławna ze swojej toksycznej korporacyjnej kultury i braku szacunku dla szeregowych pracowników. W 2015 roku New York Times napisał, że, cytuję, powiedziano im, aby zapomnieli o złych nawykach, jakie nabyli w poprzednich pracach. Jeśli ktoś w swojej pracy w Amazon dotrze do ściany, istnieje tylko jedno rozwiązanie. Trzeba się na tę ścianę wspiąć. Koniec cytatu. Wszystko to sprawiło, że pracownicy Amazon są chronicznie przepracowani, a sami siebie nazywają Amabots, robotami w wielkiej wizji Bezosa. Praca ludzi jest przeliczana przez sztuczną inteligencję i sprawdzana jest jej wartość w relacji do oczekiwań. Aby nie zakłócić tempa tej pracy, ludzie pracujący w Amazon obawiali się tracić czas nawet na wyjście do toalety i znanych jest wiele przypadków, gdzie sikano wprost do butelek, aby sprostać wyśrubowanym limitom. Głośne stały się filmy nagrane z kamer CCTV, na których kierowcy firmy w desperacji załatwiali swoje fizjologiczne potrzeby w miejscach publicznych, a nawet w ogródkach klientów, aby zmieścić się w wyznaczonych dla nich limitach czasu. Dlatego tak naprawdę ostatecznym celem firmy Amazon jest usunięcie najsłabszego komponentu firmy, jakim są ludzie. Człowiek potrzebuje odpoczynku, snu, rozrywki i nie daj Boże założy związki zawodowe. Maszyna nie posiada tego typu wad. Kim zatem jest Jeff Bezos? Jest on człowiekiem, który w każdej minucie swojego życia zarabia co najmniej 150 tysięcy dolarów. Kiedy świat zmagał się z pandemią, Bezos był w stanie powiększyć swoje zasoby finansowe o 30 miliardów dolarów i to w ciągu jednego dnia. Jest to człowiek, który wiedząc, że co najmniej 1/3 ludzi na naszej planecie nie ma dostępu do czystej wody do picia, na pytanie, co zamierza zrobić ze swoją fortuną po kłopotliwym milczeniu, odpowiedział, że jedyny sposób na wykorzystanie swoich pieniędzy widzi w podróżach kosmicznych. Mówiąc o mrocznej stronie firmy Amazon, byłoby nieuczciwe, gdybym sam nie przyznał się do tego, że często kupuję używając sieci Amazon, bo jest to droga najwygodniejsza i najtańsza. Zaraz, najtańsza? I tu uczciwie muszę przyznać, że nie wiem tego na pewno, bo sprawdzenie zabrałoby mi za dużo czasu, a dziś nie robi się już nic, co zabiera zbyt dużo czasu. Także dzięki serwisom takim jak Amazon. Czy zatem można zbojkotować tę firmę i żyć bez Amazon? I odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Amazon to coś znacznie większego niż tylko sklep w internecie.
Amazon jest obecnie istotną częścią światowej internetowej infrastruktury. Amazon Web Services, który odpalono w 1996 roku, daje przestrzeń mediom takim jak BBC, CNN, Twitter, Facebook, a także platformom takim jak Netflix. W 2013 roku Amazon podpisała umowę z rządem amerykańskim na przechowywanie w swojej chmurze rozmaitych danych rozlicznych agencji rządowych, wliczając w to CIA i NSA. Amazon inwestuje także w sieci sklepów spożywczych, takich jak Whole Foods, w sieci aptek, a nawet w firmy ubezpieczeń zdrowotnych. Dzięki swoim nieograniczonym środkom finansowym inwestycje te wpływają na życie każdego człowieka. To wszystko dodatkowo utrudnia odpowiedź na pytanie, kim naprawdę jest Jeff Bezos. Nakładem Harvard Press opublikowano książkę pod tytułem Invent and Wonder. I jest to antologia pism, których autorem jest Jeff Bezos. 2/3 książki to listy pisane przez Bezosa do akcjonariuszy jego firmy, a pozostała 1/3 to jego wywiady i publiczne wystąpienia. Całość tworzy natychmiastowe rozczarowanie poziomem myślenia człowieka, który ma tak ogromny wpływ na świat. Bezos wierzy w niekończący się wzrost firmy i z tego co widać, potrafi go osiągnąć. Dzięki temu stworzył jednoosobowe imperium o skali nieznanej do tej pory w historii świata. Do czego dąży Bezos? Czy chodzi tu tylko o bogactwo? I wygląda na to, że nie. Pieniądze nie są dla niego celem ostatecznym. Tym celem jest uratowanie świata. Oczywiście świata z wizji miliardera i oligarchy. Najważniejszym narzędziem, które ma uratować świat, jest według Bezosa jego firma kosmiczna, znana jako Blue Origin. Jej celem jest stworzenie technologii pozwalającej człowiekowi na osiedlanie się w przestrzeni kosmicznej. Na Księżycu, na Marsie lub orbitującym dookoła Słońca kosmicznym mieście. To przenoszenie ludzkości w kosmos ma według Bezosa być ratunkiem dla naszej planety. Taką opinię wygłosił w przemówieniu w 2019 roku. Uważa on, że w przyszłości ludzkość na Ziemi czeka kryzys energetyczny, a kosmos jest źródłem nieskończonej energii, co pozwoli na nieograniczony rozwój, a przez to także nielimitowaną skalę konsumpcji naszej cywilizacji. Dlatego firma kosmiczna Bezosa inwestuje w technologię pozwalającą na budowę kosmicznej infrastruktury i pozyskiwania bogactw naturalnych z gigantycznego pasa asteroidów pomiędzy Marsem a Jowiszem. Ma to pozwolić na życie nawet tryliona ludzi poza naszą planetą. W myśleniu Bezosa trylion ludzi powoła na świat tysiące Einsteinów i tysiące Mozartów. I brzmi to pięknie, ale on sam nie próbuje sobie zadać pytania, ilu takich Einsteinów nie jest w stanie rozwinąć swojego potencjału, wypruwając z siebie żyły w codziennej pracy w firmie Amazon. Kolonia ludzka w kosmosie jest fantazją powstałą w głowie Bezosa, gdzie niektóre kosmiczne miasta mają być kopiami tych ziemskich. I łatwo odnieść wrażenie, że życie w takich miastach będzie dużo lepsze i łatwiejsze niż jest to obecnie możliwe na naszej planecie. W kosmicznych miastach ma panować idealny klimat i ma być tam brak ziemskich kataklizmów. Jest to kusząca, wręcz szatańska wizja pozaziemskiego raju, prawdziwej ziemi obiecanej. Kim w takim mieście byłby ktoś taki jak Bezos? Wzbraniam się przed użyciem tego słowa, ale samo ciśnie się na usta. W takiej obejmującej miliardy ludzi kolonii Jeff Bezos byłby po prostu Bogiem. Na dodatek śmiejącym się tak, że aż ciarki przechodzą po plecach. Jeff Bezos to największy kosmiczny konkurent i zazdrośnik sukcesów Muska. Powiedział niedawno, że za kupnem Twittera przez Muska stoją Chiny. I Chiny w ten sposób będą mogły wpływać na amerykańską i światową opinię publiczną, ukryte za plecami Muska. Amerykańscy oligarchowie zdecydowanie nie lubią się nawzajem i wojna pomiędzy nimi z pewnością jest atrakcyjnym tematem na odcinek przyszłej Polaraksy.
Jeśli chodzi o życie prywatne Bezosa, wydawałoby się, że odizolował się kompletnie od świata, ale 9 stycznia 2019 roku był dla Bezosa dniem pamiętnym. Tego właśnie dnia świat dowiedział się o rozwodzie finansowego giganta i to po 25 latach małżeństwa. Świat dowiedział się o tym z Twittera Bezosa, który napisał, że para zdecydowała się na rozwód, ale nadal zamierza żyć w przyjaźni. Była to wiadomość, która zaszokowała nawet tych, którzy znali Bezosa bardzo dobrze. Okazało się też, że Jeff Bezos widuje się z inną kobietą. Że co? Że Jeff Bezos ma dziewczynę? I znów nawet najbliżsi mu ludzie kręcili głową z niedowierzaniem. Jego dziewczyną okazała się być Lauren Sanchez, występująca w wielu programach telewizyjnych stacji ABC i żona jednego z największych magnatów Hollywood, Patricka Whitesella, który osobiście poznał Bezosa ze swoją żoną. Tabloid National Enquirer, który ma silne powiązania z trzyliterowymi agencjami, miał w tym czasie doskonałą sprzedaż po tym, jak opublikował SMS-y zakochanej pary. Prezydent Trump tego samego dnia powiedział, że życzy zakochanym szczęścia. Tak więc ikona światowego biznesu, jeden z najpotężniejszych ludzi na świecie, nie tylko okazał się być zwykłym grzesznikiem, jak cała reszta ludzkości, ale dopuścił do tego, aby tabloidy używały sobie na nim dowoli. Bezos zachował jednak do końca zimną krew i nie reagował. I w końcu sprawa ucichła i świat wrócił do normy. Cóż, mówić do normy w dzisiejszych czasach jest wielką przesadą, bo nigdy nie było większej niepewności o przyszłość ludzkości, naszej cywilizacji, a nawet naszej planety niż teraz. Jeff Bezos działa bardzo energicznie na tym polu i przekazał $1 miliard swojej fortuny na walkę z globalnym ociepleniem. I zaskakujące jest to, że interesuje go nie tyle zniszczone środowisko naturalne, co fizyczne ograniczenie możliwości wzrostu dla korporacji takich jak Amazon. Umierające lasy, zalane lądy czy wymarłe miasta spowodowałyby zmniejszenia tempa robienia zakupów w internecie. Dlatego nieustępliwie, i tu zwracam uwagę na to konkretne słowo, powinniśmy według niego zespolić siły, aby stworzyć podstawy do przeniesienia naszej cywilizacji poza Ziemię. Natomiast Bezos uważa siebie samego za jednostkę wybitną i oczekuje, że jego życie i dokonania będą opisywać hagiografowie, gdy tymczasem, jeśli popatrzeć na to, co zrobił z dystansu, jest tylko zdolnym handlarzem na globalną skalę. Nie jest bynajmniej Leonardem da Vinci naszych czasów i jedyne, co go wyróżnia, to skala i prędkość realizacji swoich przedsięwzięć. Nie jest to więc jakość, a ilość. Czy zatem powinniśmy zaufać jego wizji? Ha, na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Mówił Chris McKinna.